tej homilii zaproszę Was na swoistą podróż wyobraźni. Zamknijcie oczy, usiądźcie wygodnie i spróbujcie sobie wyobrazić. Dzwonek do drzwi. Otwieracie, a tam stoi listonosz i mówi: Szanowny Panie, Szanowna Pani, mam zaproszenie. Zaproszenie na ucztę. Jest to uczta, która odbywa się w takim a takim lokalu, a jest to lokal, o którym zawsze marzyliście, żeby tam pójść na jakieś przyjęcie. Nigdy was nie było stać, a tutaj nagle ktoś zaprasza. Menu będzie serwowane takie a takie potrawy. Wyobraźcie sobie to, co najbardziej lubicie jeść. Albo może to, co zawsze chcieliście spróbować, a nigdy tego nie mieliście. W programie artystycznym, proszę Pana, cóż, wystąpi pewien znany artysta i słyszycie? Jest to ten artysta, który jest Waszym idolem, w ogóle niesamowite. Przyleciał gdzieś tam z daleka, wystąpi na tej elitarnej imprezie, będziecie mogli może nawet z nim porozmawiać. Niesamowite. I do tego mówi jeszcze ten listonosz: a i wie Pan, wśród zaproszonych, którzy będą, będzie ta i ta osoba. I w tym momencie mówi imię osoby, która jest Wam bardzo bliska. Osoby tak, w której może się kochacie, osoby, która tak jest dla Was najważniejsza na świecie. I mówi dalej: impreza jest całkowicie darmowa. Czy Pan, Pani przyjdzie? A my w tym momencie mówimy: nie. Wybudziliście się, nie? Szok. Taka impreza, taka okazja, jedna, jedyna w życiu, a człowiek mówi nie? To jest kompletny paradoks. Nikt z Was, ja na pewno nie, nie odmówiłby takiemu zaproszeniu. Takiemu, na które całe życie czekamy i pewnie nigdy się nam nie wydarzy. Ale słyszymy w Ewangelii, że to jest dokładnie to, co zrobili ludzie, którzy byli zaproszeni na dokładnie taką uroczystość. Bo ta uczta, o której mówi Jezus w Ewangelii, to nie jest jakaś tam zwykła uczta weselna, jakich w życiu przeżywa się 40. I generalnie lubimy na niej jeździć, ale czasami są takie okoliczności, że nie pójdziemy. Nie. To jest uczta weselna, którą urządza król. A w tamtym czasie, w tamtych warunkach kulturowych, to nie chodziło o zwykłą ucztę. To było właśnie takie zaproszenie, które dostawało się raz w życiu. Uczta weselna króla. Na takiej uczcie goście dostawali prezenty, które były warte nieraz wielokrotnie więcej niż to, co oni przez cały rok zarabiali. Na takiej uczcie mieli okazję poznać ludzi, których nigdy by nie poznali. Udział w takiej uczcie to była taka nobilitacja, że człowiek, który brał udział w takim wydarzeniu, na starość mówił dzieciom: wiecie, a ja byłem na uczcie weselnej tego króla. I to była najważniejsza rzecz w moim życiu, największy honor. A ci zaproszeni mówią: nie. Bardzo trudno jest zrozumieć ich postawę. Wydaje się nam ona absurdalna. Może pewnym takim światłem, które nam pomoże zrozumieć to, dlaczego tak się dzieje, będzie bardzo życiowy przykład studenta. Studenta podczas sesji. Mianowicie, jak zachowuje się student podczas sesji? Otóż student podczas sesji wie, że powinien się uczyć, ale się nie uczy. Wszystko wydaje mu się bardziej atrakcyjne. Jeden tak z moich kolegów mówił mi, że zawsze jak przychodzi sesja, to on z wielką radością sprząta łazienkę. Znamy to. Tak? Ja 9 lat studiowałem, tak? Wiem, o czym mówię. Dlaczego student tak się zachowuje? Dwa powody są podstawowe. Pierwszy jest taki, że kiedy siada do książek, to sobie uświadamia, ile czasu zmarnował, że nie uczył się systematycznie i zaczyna go ogarniać swego rodzaju żal i poczucie winy, że cały semestr w plecy. Drugi powód jest taki, że kiedy siada do książek, to zaczyna sobie uświadamiać, że za 2 dni egzamin, będzie stres, bo wykładowca jest okropny, stawia dwóje jak z karabinu i w ogóle jest nieprzyjemny, będzie wstyd,
potem powrót do domu, ojciec zacznie zrzędzić, jak mogłeś nie zdać, ja płacę za twoje studia. I się pojawia lęk. I student 2 dni przed sesją ucieka we wszystko. Sprząta toaletę, idzie na imprezę, a jak ktoś do niego podejdzie i mu powie, a może byś się uczył, to reaguje z taką agresją, nie róbcie tego generalnie, to jest niebezpieczne. I zobaczmy, dokładnie tak reagują ci ludzie w Piśmie Świętym. Przychodzą do nich posłańcy, zapraszają ich na ucztę, a oni co? Jeden ucieka w pracę. No rewelacyjny w ogóle pomysł, nie? Zapraszają cię na ucztę, a ty mówisz, nie, mam pole, muszę wziąć woły, orać. Nie? Pewnie, oranie pola na pewno lepsze zajęcie niż uczta, nie? Drugi mówi, nie, ja mam tu sprawy kupieckie, czyli ucieka w zysk, ucieka w przyjemność, ucieka w coś ciekawego. A pozostali? A pozostali reagują agresją. Nie potrafią nawet powiedzieć normalnie, nie dziękuję, nie jestem zainteresowany, tylko co? Pozabijali te słowa. Co wywołuje w tych zaproszonych na ucztę taki dyskomfort? Bo w studencie wiemy, co wywołuje ten dyskomfort, tak? To poczucie lęku, poczucie zmarnowanego czasu. Ale co w tych zaproszonych wywołuje taki dyskomfort? Dlaczego sam fakt, że ktoś przychodzi i zaprasza ich na ucztę, ich wprawia w taki stan, jak właśnie studenta podczas sesji? Żeby to zrozumieć, to musimy przeskoczyć do końca Ewangelii, którą odczytaliśmy. Bo pod koniec tej Ewangelii mamy taką przeciwną scenę, a mianowicie jest tam człowiek, który dostał się na tę ucztę weselną, ale nie jest ubrany w szatę. I przychodzi król i mu mówi, słuchaj, nie masz prawa tutaj być. Na takiej uczcie te szaty były rozdawane. To nie było tak, że on czegoś zapomniał albo nie dopełnił. On odmówił uczestniczenia w uczcie na warunkach króla. Innymi słowy, ten człowiek nie chce pogodzić się z tym, że król jest królem. I dokładnie to było problemem tych ludzi, którzy to odrzucili, to zaproszenie. Ale na czym to dokładnie polega? Zobaczmy, nie trzeba być geniuszem teologii, żeby domyślać się, czego obrazem jest uczta, o której mowa w Ewangelii. Jest to obraz nieba, jest to obraz relacji z Panem Bogiem. Ale o co chodzi w tym obrazie szaty, w którą ten człowiek nie jest ubrany? Myślę, że bardzo wielu z nas ma pokusę powiedzieć, no tak, on nie jest ubrany w dobre uczynki. Powinien był tak dobrych uczynków nazbierać w ciągu swojego życia i w niebie ubrany w te dobre uczynki, no będzie ładnie występował na tej imprezie. Bracia i siostry, jeżeli tak myślicie, to nie jest chrześcijaństwo. Tak orzekły synody, sobory w V wieku. To nie jest chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby uzbierać dużo dobrych uczynków. To nie jest ta szata. Święty Paweł mówi jasno, co jest szatą, w której możemy wejść do nieba. Mówi, ci, którzy przyjęli chrzest, przyoblekli się w Chrystusa. Szatą godową chrześcijanina nie jest nikt inny, jak tylko Jezus Chrystus. Tą uroczystą, elegancką szatą jest On, Jego zasługi, Jego łaska, Jego dzieło odkupienia dokonane na krzyżu. Człowiek, który chce mieć udział w tej uczcie, musi przyoblec się w Chrystusa. I musi zaakceptować jedną, bardzo ważną, a zarazem dla nas bardzo trudną rzecz. Że tę łaskę otrzymuje całkowicie za darmo. Nie ma takich uczynków dobrych, którymi możesz zasłużyć na tę łaskę. Nie ma takiego bogactwa na świecie, którym mógłbyś kupić sobie tę łaskę bycia przyobleczonym w Chrystusa. Wystarczy tylko, że powiesz, proszę. I otrzymasz za darmo. I tu, bracia i siostry, jest źródło tego dyskomfortu, który odczuwamy. Bo jeżeli ta łaska jest za darmo, to ona nam pokazuje pewną bardzo ważną rzecz. Że my w stosunku do Pana Boga
jesteśmy stworzeniem, a On jest wszechwładnym Królem. Że to On wyznacza warunki gry, a my nie mamy żadnej pozycji do negocjacji handlowych z Nim. My musimy uznać, że Bóg jest Królem. To nie jest takie proste. Pod koniec XIX wieku jednymi z najwybitniejszych osób, które żyły, były dwie postacie, które najlepiej to rozumiały chyba ze wszystkich postaci w dziejach ludzkości. Jedną z tych osób był Fryderyk Nietzsche. Fryderyk Nietzsche doskonale zrozumiał chrześcijaństwo. Lepiej niż większość chrześcijan. Bo Fryderyk Nietzsche powiedział: w chrześcijaństwie człowiek musi uznać absolutną dominację Boga. Bóg jest wszystkim, mówi, człowiek jest niczym. I dlatego chrześcijaństwo odrzucił. Bo powiedział, że on się na taki układ nie godzi. Drugą osobą, która to doskonale zrozumiała, była mała Tereska, która powiedziała: Bóg jest wszystkim, ja jestem niczym. Ale ona to przyjęła. Fryderyk Nietzsche bardzo dobrze zrozumiał chrześcijaństwo z jednym małym wyjątkiem. Nie zrozumiał natury relacji pomiędzy człowiekiem a Bogiem. Według niego człowiek i Bóg stoją jakby na równi. Człowiek i Bóg są rywalami. I w tym momencie Nietzsche mówi: jeżeli ten mój rywal domaga się wszystkiego dla siebie, dla mnie nie zostaje nic, więc co ja muszę zrobić? Muszę zabić tego rywala po to, żeby być człowiekiem. On dosłownie tak pisał. Człowiek musi zabić Boga, żeby być człowiekiem. Musi go odrzucić. Bóg jest wrogiem człowieka dla niego. A święta Tereska zrozumiała, że jest zupełnie inaczej. Bóg nie jest rywalem człowieka. Bóg jest stwórcą i tak nieskończenie człowieka przerasta, że dla człowieka, że być człowiekiem w pełni, to znaczy uznać właśnie to, że Bóg jest tu, a ja jestem niziutko. I ona mówiła o sobie: ja jestem takie małe nic. I jako takie małe nic mogę wszystko, bo mam Ojca w niebie, który mnie kocha. Zobaczcie, bracia, to samo zrozumienie, ale jakże inna perspektywa. Według niczego Bóg jest takim zgorzkniałym starcem, który każe człowiekowi uniżyć głowę po to, żeby otrzymać jakąś łaskę. A święta Tereska mówi: nie, nie, to nie tak. W momencie, kiedy uznajesz swoją małość, uznajesz prawdę o świecie stworzonym. I zobaczcie, bracia i siostry, my z tym mamy problem. Mamy z tym problem już od ogrodu Eden, gdzie szatan powiedział człowiekowi: będziecie jak Bóg. Gdzie szatan powiedział człowiekowi: będziecie na równi. I to jest to, co wzbudza w nas ten dyskomfort. Dlaczego? Dlatego, bo kiedy ja wchodzę w grzech, na przykład żyję z moją narzeczoną, mieszkamy razem, współżyjemy, no ślub to za parę lat, a Kościół mówi, że to jest grzech, to my mówimy: no nie, no skostniała średniowieczna instytucja, co oni wiedzą o życiu. To nie może być grzech, przecież ja wiem, że Pan Bóg, Bóg jest miłością. A my co? My uprawiamy miłość, no to Bóg nas lubi na pewno. No przecież ja ją kocham, ona mnie kocha. W czym problem? Chcemy tworzyć własne reguły gry. I jak ktoś nam to wypomina, to reagujemy jak student podczas sesji. Żal, lęk, agresja. Albo inaczej. Chcemy mieć nasze zasługi. Nie godzimy się na to, że ta łaska jest całkowicie darmowa. Mówimy: Panie Boże, ale zaraz. 7 razy na pielgrzymce. W każdym październiku różańca odmawiałam. No chyba coś mi się należy. Chcemy się z Panem Bogiem targować, mieć jakąś, tak, siłę nabywczą w stosunku do Niego. Nie godzimy się na to, że zaproszenie jest darmowe. Bracia i siostry, ta uczta, o której jest mowa w Ewangelii, to zaproszenie, o którym mówiłem na początku, właśnie dostaliście. Wchodząc tutaj do kościoła, zostaliście zaproszeni na najważniejszą ucztę waszego życia. Ucztę, którą jest sam Bóg, osoba Boga.
Za jakieś 20 minut możecie wziąć w niej udział. Ale tutaj decyzja nie polega tylko na tym, czy podejdziesz do tego ołtarza, żeby przyjąć komunię, czy też nie. Decyzja jest przedwcześnie. Kiedy słyszymy słowa oto Baranek Boży, odpowiadamy: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jeżeli wypowiesz te słowa ze szczerym sercem, uznając to, że Bóg jest Królem i to On przyodziewa cię łaską, to w tym momencie dostąpisz udziału w tej uczcie. Jeżeli nie, ta komunia trafi do twojego żołądka, wzbogaci cię o może 2 kalorie, bo mniej więcej tyle ma taki kawałek chleba i nic się w twoim życiu nie zmieni.